Czołem kochani, szczęść wam Boże. Co jest największym cudem Wielkanocy? Chcecie o tym wiedzieć? Tak więc mała czółweczka i ruszamy ze Słowem Bożym. W Hiszpanii jest taki klasztor Santa Anna i San Jose w Kordobie. I w tym klasztorze we wnętrzu, w kościele jest niesamowita rzecz. Krzyż, który nazwali ludzie krzyżem przebaczenia. Na tym krzyżu Pan Jezus nie rozpięty jest na szerokości, ale jedną z rąk ma spuszczoną. Wszystkim wydawało się to dość dziwne, dlaczego to tak jest. I nawet jest taka legenda na ten temat. Jak to w owym klasztorze miał spowiadać pewien bardzo pobożny spowiednik, który chciał wszystkich uratować przed grzechem. I do niego przychodził grzesznik spowiadać się z grzechów. Ksiądz go pouczał, że tak nie można. Rozgrzeszył, cieszył się, że grzesznik zrozumiał i chciał pokutować, ale po pewnym czasie ten sam przyszedł do niego do konfesjonału. I ów pobożny kapłan ze całej swojej miłości mówi do niego: tak nie można grzeszyć. Więcej razy ja cię nie rozgrzeszę, to jest ostatni raz, nie możesz tak grzeszyć. Grzesznik przepraszał jeszcze bardziej, żałował, powiedział, że on będzie pokutował, że on naprawdę tym razem to on chce się nawrócić. Minęło od czasu trochę więcej i znowu przyszedł do tego samego kapłana, uklęknął, prosił o przebaczenie, wyznawał swoje grzechy, a ksiądz mówił: nie, tak dalej być nie może. Co ja ci mówiłem ostatnio? Nie może być, nie dostaniesz rozgrzeszenia. I wtedy z krzyża, który wisiał, Pan Jezus przemówił, a ręce mu opadły. Drogi księże, to ty za niego umierałeś, czy ja za was wszystkich poniosłem śmierć na krzyżu? Dziś, w święto Miłosierdzia Bożego, czytamy słowa, które zapisał nam święty Jan. Posłuchajcie. Wieczorem owego pierwszego dnia tygodnia, tam gdzie przybywali uczniowie, gdy drzwi były zamknięte z obawy przed Żydami, przyszedł Jezus, stanął pośrodku i rzekł do nich: pokój wam. A to powiedziawszy, pokazał im ręce i bok. Uradowali się zatem uczniowie, ujrzawszy Pana, a Jezus znowu rzekł do nich: pokój wam. Jak Ojciec mnie posłał, tak i ja was posłam. Po tych słowach tchnął na nich i powiedział im: weźmijcie Ducha Świętego, którym odpuścicie grzechy, są im odpuszczone, a którym zatrzymacie, są im zatrzymane. Oto słowo Pańskie. Pierwszym darem, jaki otrzymali apostołowie od zmartwychwstałego Pana Jezusa, był Duch Święty dany po to, by odpuszczać grzech. Ten moment przyjścia Pana Jezusa do Wieczernika można w wyobrażeniu zobaczyć namalowany na znanym pewnie dla wszystkich obrazie Jezu, ufam Tobie, gdzie Pan Jezus przychodzi, błogosławi, a z tego błogosławieństwa rozlewają się łaski, które są wynikiem przebitego serca Pana Jezusa, z którego wytrysnęła krew i woda na odpuszczenie naszych grzechów. I tak już jest, że największym cudem, naszym spotkaniem równocześnie ze zmartwychwstałym i miłosiernym Panem Jezusem jest za każdym razem dla nas spowiedź święta. Ale przy spowiedzi może być tak, że ktoś mówi: ja w to nie wierzę, ja nie dowierzam. Co, jak to spowiedź taka? Ja jestem cały zły, się denerwuję. Czemu ja mam się spowiadać? Czemu ja mam komuś mówić moje grzechy? Ale kiedy się odważę, kiedy klęknę w konfesjonale, mogę być od razu zdziwiony. Mogę być zdziwiony tym, że w końcu od Chrystusa usłyszę:
to, co tak bardzo chcę usłyszeć. Odpuszczone są Twoje grzechy. I mogę być wtedy radosny radością zmartwychwstania i być kolejny raz szczęśliwy nowym życiem. Życiem dzięki Bożemu miłosierdziu. Życiem radością zmartwychwstania. Kolejny raz. Podobne uczucia, jak niektórzy mają przy spowiedzi, miał też w tydzień po Wielkanocy święty Tomasz. Kiedy nie mógł uwierzyć w to, co wydarzyło się w Wieczerniku, że Pan Jezus przyszedł i że żył, że się pokazał i że rozmawiał z apostołami. I mówił, dopóki nie włożę swojego palca w jego rany, nie uwierzę. Tydzień po tym przyszedł właśnie, jak zmartwychwstał po swoim zmartwychwstaniu. Tydzień później znów przyszedł Pan Jezus do apostołów i tym razem był tam Tomasz. I kiedy powiedział, podejdź Tomaszu, zobacz, dotknij, włóż tu w moje rany swoje palce, byś uwierzył. To Tomasz powiedział, Pan mój i Bóg mój. Pan Jezus go pochwalił i powiedział mu, że jest błogosławiony. Ale jeszcze bardziej błogosławieni, czyli jeszcze szczęśliwsi będą ci, którzy nie widzieli, a uwierzyli. My mamy też szansę doświadczać spotkania z Panem Jezusem. Może trochę w sposób niewidoczny, przy spowiedzi. Możemy dotykać się Jego ran, które nas ratują. Możemy korzystać z Jego miłosierdzia, by zawołać Pan mój i Bóg mój, by uwierzyć i być jeszcze bardziej szczęśliwym niż święty Tomasz Apostoł. Okej, mam nadzieję, że już teraz wszyscy wiemy i rozumiemy, że największym darem i cudem Wielkanocy jest to, że mamy odpuszczenie grzechów zwyciężone i dane nam dzięki męce i zmartwychwstaniu Pana Jezusa. Mam nadzieję, że teraz mamy już jedno wielkie KPW. Ale uwaga, nie kończymy. Pamiętajcie, że jeszcze trwa konkurs. Jeszcze dzisiaj macie szansę wziąć udział w konkursie pod tytułem Baranek Wielkanocny. Na Wasze prace w wykonaniu Baranka Wielkanocnego czekamy jeszcze przez cały dzień. Macie całą niedzielę. Możecie narysować, namalować, wykleić, zrobić zdjęcie i wysłać do nas pod nasz adres e-mail. Teraz bardzo Wam dziękuję. Czekam na Wasze prace i do zobaczenia za tydzień. Szczęść Wam Boże!